Ładna akcja, wykonanie scyzorów, a konkretnie wykonanie zawodnika z numerem 86, Wilczyński Michał. Scyzory! 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 Bardzo, bardzo mówię podanie Piotra Gada, jednak nie dochodzi do adresata. Wtedy nieudana próba. Sędzia główny oznajmia koniec meczu. Brawa dla obu drużyn, brawa dla Gliwice Lions, dzisiejszego zwycięzcy, brawa dla pokonanych, ale na pewno to jest ostatnia porażka z scyzorów. Brawa, brawa, wielkie brawa dla naszych zawodników, bo to ich kosztowało naprawdę bardzo dużo. Żył Scyzory Kielce, zdobywca pierwszego historycznego dla drużyny przyłożenia w lidze. Powiedz mi, co czułeś, jak rzucałeś tą piłkę na murawę? Rzucić nie mogłem, bo wtedy była strata, ale kiedy ją przekładałem, no nie wiem, po prostu bardzo byłem zadowolony, no jednak to pierwsze przyłożenie. Mężczyzna tam nie szedł w pierwszej połowie, ale już w drugiej, żeśmy się podnieśli, trochę było lepiej, także... Także przyniosło to efekt, tym, że była druga połowa już w miarę wyrównana, tam chyba przegraliśmy w przełożeniach 2-1, także nie było tak źle, no nic, przegraliśmy mecz, także to, że wszyscy byłem przełożenie, to bardzo się nie liczy, prawda? Także nie liczy się dobre drużyny, a nie to, że ktoś tam zdobył przełożenie albo ktoś nie zdobył. Ale ważne, że pojawiły się punkty, no bo w poprzedniej kolejce tego nie było. No nie było, ale no musiało się pojawić, dlatego że naprawdę ciężko trenujemy i dajemy siebie wszystko, wylewamy mnóstwo potu i mnóstwo krwi na treningach. No i to musiało przynieść jakieś rezultaty. Myślę, że po prostu prędzej czy później zwycięstwa przyjdzie dobra gra, lepsza gra i przyjdą i punkty, jak najwięcej punktów. No... Poza wynikiem byłoby bardzo przyjemnie. No, dzisiaj na meczu zjawiło się bardzo dużo kibiców. Pogoda dopisała. Niestety wynik był jaki był. Szkoda, bo stać nas było na coś więcej.